superbakteria w ciechocinku. Pacjentka zmarła ciechocinek, zmarła osoba zakażona bakterią Neffdelhi. Badania potwierdziły zakażenie bakterią Neffdelhi u trójki pacjentów z koronawirusem w ciechocinku. Jedna z osób zmarła, powodem był ciężki przebieg COVID-19, informuje szpital. Dwa dni temu informowano, że u jednego z pacjentów 22 Wojskowego Szpitala Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, obecnie szpital tymczasowy, wykryto, poza COVID-19, również bakterię Neffdelhi. Wówczas zdecydowano o wstrzymaniu przyjęć chorych do tej placówki. Konieczne było przeprowadzenie pełnego postępowania epidemiologicznego. Sprawą zajął się Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej. Ciężki przebieg COVID-19. Kolejne badania potwierdziły dwa następne przypadki zakażenia bakterią Neffdelhi. Pacjenci musieli się nią zakazić przed przyjęciem do szpitala w Ciechocinku. Na to wskazało dochodzenie epidemiologiczne. Niestety, starsza kobieta, o której informowaliśmy dwa dni temu, jako o pierwszym przypadku zakażenia tą bakterią, zmarła. Główną przyczyną zgonu był jednak ciężki przebieg COVID-19, poinformował rzecznik prasowy wojewody Adrian Mull. Możliwy transport do innych szpitali dwóch kolejnych pacjentów, u których wykryto superbakterie, nie ma objawów zakażenia. Są po prostu jej nosicielami. Część następnych testów dała wynik niejednoznaczny, dlatego musimy do soboty poczekać na szczegółowe analizy próbek. Wówczas chcielibyśmy wznowić przyjęcia chorych do szpitala tymczasowego, dodał rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy pacjenci z COVID-19, zakażeni bakterią Neffdelhi, zostaną w szpitalu w Ciechocinku. Możliwe jest ich przetransportowanie do innych szpitali. Zapalenia wywołane bakterią mogą prowadzić do sepsy Neffdelhi, to potoczna nazwa Klebsiella pneumoniae, pałeczki zapalenia płuc, należącej do grupy bakterii jelitowych. Odpowiada za groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo-rdzeniowych i wielu innych chorób. Zapalenia nią wywołane mogą prowadzić do sepsy. Jest oporna na działanie większości antybiotyków. Pierwszy przypadek Neffdelhi w Polsce zanotowano w Warszawie w 2011 roku.